Cześć, z tej strony Paweł z kanału MyRef.pl, a ja witam Was w nowej serii związanej z akwarystyką morską. Będziemy startować zbiornik z sampem od początku, krok po kroku, więc będziecie mogli z tego kanału czerpać wiedzę. Od razu dziękuję wszystkim za subskrypcję i będę wdzięczny za kolejne. To co? Zaczynajmy. Więc mamy tu akwarium o długości 90 cm, wysokość 40 i głębokość, czyli tamta ścianka, 35 cm. To, co tu jest ciekawego i o czym bym Wam chciał opowiedzieć, to oczywiście poza zbiornikiem mamy szafkę, również nową, białą, wykonaną z białego lakobelu. Na akwarium, na samym dole, również jest listwa wykonana z białego lakobelu. Mamy też koronę wykonaną z białego lakobelu, co stanowi jakby całość. Czyli ten zbiornik tak naprawdę ma wysokość 50 cm, z tego 10 to jest korona, a 40 to jest wysokość tak naprawdę akwarium i do tych 40 cm będziemy zalewać ten zbiornik. W środku znajduje się komin o wielkości, długość 27 cm na 12 jest w lewym rogu. Mam nadzieję, że uda się fajnie do tego skomponować skałę. Może wezmę inaczej. Wezmę teraz kamerę i pokażę Wam wszystko po kolei, opowiadając między innymi o tym, co tutaj się znajduje. A więc tak, pokrótce. Rzut do zbiornika, nie wiem czy widać, weźmy tutaj szerokokątny może zoom. Mamy wzmocnienia, tak jak wspomniałem, tu jest na całej długości, tu natomiast jest wzmocnienie tylko i wyłącznie do komina. Rurę od pompy obiegowej, która będzie tutaj tłuczyła wodę do akwarium. Spływ z fajnym takim siteczkiem i rewizja z regulowaną wysokością, takim kolankiem, po to, żeby można było sobie ustawić odpowiedni poziom wody i ustawić odpowiednio rewizję. Całość, jak wspomniałem, fajny biały lakobel. Na razie w środku pusto. Do tego szafka również biała z lakobelu. Drzwiczki na wcisk. Otwieramy i już Wam mówię, co tu mamy w środku. W środku mamy samp o wymiarach 63x27. W związku z tym, że to akwarium jest wyjątkowo płytkie, 35 cm, niestety nie mogłem tutaj poszaleć. Zaprojektowałem samp według swojego uznania. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi. W kominie mamy, już widzicie, wklejone rurki. To pokażę w kolejnym odcinku. Taka przeze mnie zrobiona elektryka. Jej tutaj nie było, to już dodawałem sam. Sam na razie sobie dorobiłem taką prowizoryczną półeczkę na początek. Wiem, prowizorka pewnie będzie służyła najdłużej. No i opowiem już pokrótce teraz, co znajduje się w tym sampie. Jak wyglądają te komory. Komora pierwsza. Pierwsza po prawej, tutaj delikatnie jedna ścianka jest niższa. To jest komora, która ma około 10 litrów na wodę RO, aby automatycznie dodawać wodę, która wyparuje. Druga od prawej komora, największa, to jest komora, gdzie znajduje się spad. Tu będzie trafiała woda prosto z akwarium i tutaj umieścimy sobie roller mat, odpieniacz, taki przynajmniej mam na tą chwilę plan. Trzecia w kolejności komora od prawej, tu będą media filtracyjne i ostatnia komora, powrót, komora na pompę, pompę obiegową, która będzie prosto do tej rury
pchała wodę, aby wróciła do akwarium. I wydaje mi się, że taki układ Sampa jest całkiem przyzwoity. Woda, która będzie wracała do akwarium, ma najkrótszą drogę, nie ma żadnych kolanek, nie ma jakichś, nie będzie jakichś elementów, które mogłyby spowodować zmniejszenie się prędkości wody. Oczywiście woda podnoszona, im wyżej ta prędkość będzie spadała wraz z wysokością albo długością. Natomiast unikamy wszelkich przeszkód po kolei. Pod sampem znajduje się oczywiście pianka, tak żeby ten samp stał spokojnie. Taki standardowa pianka, jak używamy, gdy kupujemy sobie piankę pod akwarium, aby zneutralizować z jednej strony drgania, ale tak naprawdę, żeby zneutralizować nierówności, które mogą się pojawić w zbiorniku. Tak wygląda ten zestaw. Może jeszcze dodam, na koniec akwarium zostało wykonane przez firmę Seagarten z Bielawy na Dolnym Śląsku. Wybrałem ich, ponieważ przede wszystkim chyba ze względu na odległość są na Dolnym Śląsku, jest blisko, więc zawsze mogłem podjechać i zobaczyć, jak wyglądają ich realizacje, które akurat mieli w trakcie. Zobaczyłem, jak to wygląda, stwierdziłem, że jest naprawdę porządnie i ładnie, stąd zdecydowałem się na zamówienie u nich akwarium. Akwarium wraz z sampem i z tą szafką i hydrauliką. Hydrauliką w postaci tak naprawdę tylko i wyłącznie przelotów i rurek, a resztę już będę robił sam. To co? Na dzisiaj, na początek. Myślę, że to wszystko. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.